Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Jest z nami ambasador Etoto w wolnych chwilach, promotor bokserski Mateusz Borek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ta gala napawa cię optymizmem co do tych głównych postaci dzisiejszego wieczoru, czy jednak nie? Każda walka inna. Wydaje mi się, że Robert Parzyńczewski, zanim zaczął myśleć o wygraniu z Galowarem, to musiał zmierzyć się z przeszłością, wygrać ze wspomnieniem porażki, z tym demonem, który gdzieś pewnie siedział w jego głowie od walki z Husanowym, no bo tak naprawdę dzisiaj zaczyna od nowa budowanie tej swojej pozycji biznesowej, żeby po 4-5 zwycięstwach z rzędu móc wrócić mniej więcej w to samo miejsce, jeśli chodzi o jego wartość finansową, co do propozycji wielkich walk. Rywal na pewno niewygodny, rywal ruchliwy, rywal, który wchodził fajnie pod cios, rywal, który nie zostawiał miejsca, który się nie męczył, bo też cały czas chciał boksować ofensywnie. No przede wszystkim myślę, że Robert za dużo ciosów przyjął w tej walce, bo mówimy o jednak zawodniku, który większość walk stoczył w kategorii średniej, a nie o dużym zawodniku kategorii super średniej, gdzie wiadomo, że na tym wyższym poziomie to będą zupełnie inne warunki fizyczne. Na pewno jest jeszcze kilka takich elementów, które trzeba wyeliminować. Brakowało mi takiego, powiedziałbym, troszeczkę tutaj cwaniactwa. To już jest zawodnik tak doświadczony, że on tam takiej inteligencji ringowej, doświadczeniu, cwanactwie, cwancyku, on tutaj musi ogrywać swojego rywala. Ale nie było żadnej kontrowersji, wygrał pewnie, wygrał wysoko, tylko tak jak mówię, no niepotrzebnie przyjął tyle ciosów. Jeśli chodzi o Patryka Szymańskiego, wspaniałe sparingi, świetny kamp, super sparing partnerzy. I kiepska walka. No walka, którą zaczął bardzo agresywnie, bardzo energetycznie, chciał wszystko skończyć w pierwszej rundzie, natomiast przetrwał to jego rywal i potem zaczęły się, można powiedzieć, typowe rundy Patryka Szymańskiego z ostatnich miesięcy i lat. To znaczy pierwszy kryzys, ciężkie oddychanie, te ręce zaczęły opadać. Na co warto zwrócić uwagę, to to, że wrócił, że on tutaj jednak zrobił wszystko, żeby zmierzyć się z tym kryzysem, że nawet jak nie szło, nawet jak ciężko oddychał, nawet jak te ręce spadały, to cały czas szukał jakiegoś ciosu. Oczywiście no też jakby nie umniejszając zwycięstwa Patrykowi, wiemy z kim dzisiaj boksował. No, boksował z zawodnikiem, którego nie było w ringu przez jakiś czas, z zawodnikiem, dla którego Patryk Szymański był szansą na zgarnięcie skalpu, na wybicie się, a nie jest tak, że on dzisiaj dostał klasowego rywala. No ale jeszcze raz się potwierdziło, że wiesz, no ma ciężkie ręce. No trafił na punkt lewym sierpowym, czy tam lewym podbródkowym i po prostu zatańczył bociański i sędzia słusznie zakończył pojedynek. No właśnie, tak patrzę sobie na walkę, która nie była walką wieczoru, ale była walką chyba najbardziej emocjonującą, czyli waga ciężka. No i przed naszymi kamerami Bodzioch to praktycznie płakał, więc jaka jest twoja opinia w ogóle o tej walce? Można było wypunktować 3-3, można było 4-2 dla Bodziocha. Sędziowie tutaj orzekli remis, więc wydaje mi się, że nie może też Kamil mieć do końca pretensji, bo jak sobie to zobaczy na spokojnie, to myślę, że absolutnie zrozumie, że mieli sędziowie prawo tak to wypunktować, a nie inaczej. Tak jak wiele razy podkreślałem, albo chodzi o poziom mistrzowski w boksie i w sporcie, albo o wielkie emocje, o generowanie tych emocji. Wydaje mi się, że ta walka po raz drugi, bo to był rematch, wygenerowała emocje. I będzie trzeci? Wydaje mi się też, że była to walka na wyższym poziomie technicznym niż pierwsza walka. Zawodnicy zrzucili po 10 kg, wyglądali lepiej. Szczerze mówiąc, tutaj na przykład nie mieliśmy takiej sytuacji jak w pierwszym pojedynku, że obaj momentami byli na skraju nokautu, że te ciosy aż tak ważyły. Tutaj jakby się przyzwyczaili do tej siły ciosu i do tego jakby swojego sposobu boksowania. No to ja powiedziałem, że mogę dać im już 9 walk na 3 lata, żeby 3 razy w roku boksowali, bo no ludzie nie chcą już tych Słowaków przywożonych na tony busem, tylko wydaje mi się, że dostali, tak jak obiecywałem, kawałek dobrej rozrywki w tej walce. I na pewno ci, którzy byli w hali, było ich oczywiście niewielu, bo to były sztaby trenerskie, najbliższa rodzina i organizatorzy plus sponsorzy i partnerzy biznesowi. Proszę. Czujny. Cały czas czujny. Więc po prostu chcę powiedzieć, że chętnie oglądają takie walki, takie batalie, bo tutaj myślę, że ta
hala w Szklarskiej Porębie była rozgrzana do czerwoności w tych ostatnich rundach, gdzie publika stała i głośno krzyczała. To na pewno tak. Tak myślę sobie o tej gali i zastanawiam się, z czego ty jesteś zadowolony, a z czego nie. Co sobie powiesz szczerze, że po prostu nie wyszło? No nie wyszło to, że wypadł Łukasz Wierzbicki. Bo jednak to jest chłopak, którego chciałem widzieć w walce wieczoru w Szklarskiej Porębie. Ja jestem sentymentalny. Zrobiliśmy tutaj kilka obozów Tomka Adamka w Blue Mountain Resort i przyjeżdżał na te obozy Patryk Szymański, Adam Balski, Łukasz Wierzbicki. I wydawało mi się, że ponieważ no, dalej jest takim jednym z nieformalnych ambasadorów Blue Mountain, akurat Łukasz Wierzbicki, że to będzie dla niego taka fajna pieczątka, fajny stempel, że on tutaj zaboksuje w walce wieczoru. Zakontraktowałem mu super rywala, który wygrał z Syrowatką z rekordem 12-0, ale jak się okazuje, Patryk gdzieś tam przegrał, Łukasz przegrał ze zdrowiem i ostatecznie wypadł. A że to się działo kilka tygodni, chyba trzy przed tą galą, a że gdzieś no, ta karta była zapełniona i tak 7 pojedynkami, więc nie było żadnej potrzeby, żeby coś dodatkowego na tę kartę, jeśli chodzi o boks zawodowy, wkładać. Natomiast uznałem, że skoro wypadł Łukasz, to oddam też jakby tutaj szacunek boksowi olimpijskiemu i zabrałem na kartę Artura Proksę, zabrałem mistrzyni Europy juniorek Aleksa Skubicki. I myślę, że byli fajnym dopełnieniem tego eventu. Oj, bardzo tak i w ogóle ci powiem, że trochę w przeciwieństwie do niektórych zawodników z karty głównej, to czy Artur Proksa, czy Aleksa Skubicki w wywiadach to wypadają w ogóle wzorowo i się bawią przed kamerą. W ringu też się w sumie dzisiaj bawili. To opinia o tej dwójce, bo tak sobie myślę, że no Artur ma potencjał, nie wiem czy na miarę ojca, ale medialny to na pewno, a Aleksas skrada serca. Wychowanie w innych czasach, obcujący z social mediami, rozumiejący co znaczy biznes, co znaczy reklama, co znaczy marketing, co znaczy dbanie o dobre relacje z kibicami i z mediami, jeśli chodzi o Artura, po prostu talent rozwijający się z walki na walkę. Nie chcę więcej zapeszać, bo Grzesiu byłby na mnie zły. Jeśli chodzi o Aleksas, już złoty medal mistrzostw Europy juniorek. Za chwilę mistrzostwa świata. Mierzy dziewczyna wysoko. Będzie reprezentować, jak zadeklarowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. I to jest fajne, i to jest cenna informacja, że mieszka za oceanem, a jednak no, na tyle gdzieś rodzina ma na nią wpływ, że ten jej polski staje się coraz lepszy. I dziewczyna chce jednak mieć tego orzełka na piersi i pewnie wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego z biało-czerwoną na maści. Jaki będzie kod wyboru następnego miejsca gali? Który samorząd zapłaci. Tak się spodziewałem, dobra, to pomijamy. A jeszcze pytania a propos dziesiątki, no bo dzisiaj dziewiątka była taka, jaka miała być, mam wrażenie. Po prostu wszystko przebiegło tak, jak było w planie, no ale bez fajerwerków jakichś konkretnych, jeśli chodzi o niespodzianki. Co na dziesiątce? My już więcej tych fajerwerków nie wymyślimy, bo to jest wszystko zależne od materiału ludzkiego. Jak masz zawodników z europejskiego czy światowego topu, to możesz myśleć o fajerwerkach. No, ty lubisz Diego Maradona numer 10, no umówmy się, że będzie coś ekstra. No nie wiem, może jakaś jedna duża gala, jeśli mi się uda porozmawiać konkretnie ze sponsorami, jeśli doda nam się z samorządem, to być może porwę się na coś większego, natomiast no, na razie to rozważam dzisiaj następną galę, ewentualnie w okolicach października. No dobrze, to w takim razie trochę przerwy będzie, to na koniec hasło na afterparty? To ludzie obchodzi, no umówmy się. Panie Samuelu, tak? Jest 0:15, sobota, lockdown, także wy jesteście młodzi, się bawcie, ja idę spać. Dziękuję. No i dziękuję. Dziękuję bardzo. Sporty walki możecie obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.